każdego z nas, abyśmy byli dotknięci mocą Bożą na poznanie Słowa i obnaż rzeczy w sobie, żebyśmy byli mieli otwarte oczy, nie czytali Biblii i czytali tylko wers za wersetem, ale żebyśmy mieli zrozumienie tak, jak Ty na to patrzysz. Nie jak ludzie patrzą, ale tak, jak Ty na to patrzysz. Więc modlę się o ten temat, żeby ten temat był pokazany jasno i wyraźnie, żebyśmy mogli zobaczyć, jak Bóg na to patrzy i co Bóg chce zrobić w naszym życiu i kto, żebyśmy mogli w końcu chodzić jako Kościół ziomkowy, Kościół charyzmatyczny, który jest Kościół protestancki, pełen ducha, który jest skuteczny. Bóg chce skuteczności od nas. Bóg chce, żebyśmy byli po prostu zaznawali Bożych dóbr. Nie, żebyśmy chodzili w opresji, nie żebyśmy chodzili wiecznie, potrzebowali pieniędzy, wiecznie potrzebowali tego, tamtego. Bóg chce wypełnić życie w naszym życiu, ale my musimy mieć moc, mieć zrozumienie, znać walkę ruchową, znać prosperity i tak dalej. Dlatego modlę się o namaszczenie i niech to, co będzie powiedziane, dotknie każdego z nas. W imieniu Chrystusa. Amen. Otwórzcie sobie dzisiaj, następny werset będziemy czytać. Izajasza 61, bardzo znany werset, ale jest mało zrozumienia ten temat, tak mi się wydaje. I powiem Wam, że my obserwujemy czasami poruszenie ducha, ale brakuje tego, że no bo ja modlę się do Boga moim wołaniem, życzeniem, pragnieniem, żądaniem, jakkolwiek by to nazwać, żeby cały czas czuć obecność Bożą w moim życiu, żeby obecność Boża przychodziła i robiła rzeczy. Ale ja Wam powiem, że obecność Boża to nie jest tylko, żebyśmy posiedzieli w atmosferze Ducha Bożego i tak dalej. Zaraz Wam udowodnię to ze Słowa Bożego, Izajasza 61. Tu jest napisane, po co jest, po co jest w Duchu Świętym, bo tu jest napisane, Duch Pana Boga nade mną. Duch Pana Boga nade mną. Rozumiemy, kiedy to przełożymy na Nowy Testament. Kiedy przełożymy to na Nowy Testament, czytamy, gdzie apostolskie jest napisane, że Duch Boży wstąpił do nich, do środka. Różnica, Duch Boży gdzieś na zewnątrz, od czasu do czasu się manifestuje. Coś mi pokaże, bo się pomodliłem, a kiedy Duch Boży wstąpuje do środka, zaczyna mówić na językach, za moje życie, mój duch zaczyna tętnić Bożym życiem i Duch Boży porusza się w moim życiu, jest zupełna różnica. Ale w dalszym ciągu wielu kościołów nie jarzy, nasi ziomkowcy charyzmatycy nie kumają tej rzeczy. Duch Pana Boga nade mną, Dzieje Apostolskie 2, we mnie, ponieważ Pan namaścił mnie, w jakim celu, po coś mi namaszczenie dane, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Po co głosimy dobrą nowinę ubogim, żeby nie byli już ubodzy więcej. Amen. Wiecie, w systemie świata ubogim daje się jakieś prowizoryczne rzeczy, żeby pozostali ubodzy. Prawda? Nie jest tak? Tyle organizacji pomaga ubogim, ale ich trzyma ubogich, żeby wracali, dostają troszeczkę, żeby to ich czasem nie wyniosło do prawdziwej pieniędzy i później wracają. Ale po to jest głoszenie Ewangelia. I tu jaka jest Ewangelia, jakie są dobre nowiny głoszone. Bóg mnie namaścił, namaszczenie robi różnicę. Namaszczenie pokazuje mi słowo, namaszczenie sprawia, że ludzie spadają im te z uszu, te wiecie, te woskowiny duchowe, czy cokolwiek, klapki na uszy, na oczy i mogą wtedy przez namaszczenie zrozumieć, w końcu zrozumieć. I tak to wygląda po to ubodzy. Często ludzie mogą być ubodzy w takim sensie, że nie mają Boga. Wierzący mogą być ubodzy, bo nie mają poznania Biblii. I jak nie mają poznania Biblii, nie angażują wiary, to się to będzie przekładać na ich życie. Bóg nie chce, żebyś był ubogi. Obojętnie, co ludzie głoszą, wiecie, te wszystkie nauki o biedzie, po jakimkolwiek są tragedią i są nie od Boga. Bo namaszczenie wynosi cię. Może być biedny dzisiaj, ale kiedy namaszczenie
zaczyna działać w twoim życiu, to nagle stajesz się bogaty, nagle zaczynasz poznać Biblię, nagle Duch Boży przychodzi do wszystkiego przed twoje życie i rewolucjonizuje je. I jak zaczniesz stosować Boże rzeczy, to nagle już nie jesteś ubogi. Rozumiem ten progres. Posłał mnie, abym związał, opatrzył raczej tych, których serca są złamane. Po co znowu? My mamy czasami żywną Ewangelię w Kościele, bo ludzie mają złamane serca, mają różne emocjonalne, wiecie, jazdy w życiu, ale nie, nigdy nie jest to uleczone. Bóg chce to zalecić. Bóg, żeby do tych rzeczy nie wracać. Zauważmy progres do przodu. Aby co? Ogłosić, to jest cały czas o namaszczenie Boże, aby ogłosić wolność dla zniewolonych. Wolność jest dla zniewolonych. Zauważcie, zniewoleni, ale Bóg nikogo nie zostawia zniewolony. Możecie być zniewoleni w różnych obszarach. Może być to zniewolenie jakichś rzeczy, które was trzymają. Może być to zniewolenie do fałszywych doktryn. Może być to zniewolenie jakimkolwiek demonami, cokolwiek to jest. Ale Bóg chce, tak jak Bóg wynosi wcześniej, pamiętajcie, co tutaj pisze. Ubodzy stają się bogaci. Ci, co mieli serce złamane, coś było, Bóg to uzdrawia, żeby do tego nie wracać, iść do przodu. Teraz już nie jestem, teraz jestem mocny. Teraz jestem, Bóg mówi, że teraz jestem mocny. Bóg mnie nie prowadzi, jak jesteś biedny, że jesteś jeszcze bardziej biedny. Albo cię trzyma na tym poziomie. Jeżeli coś tam się dzieje, Bóg chce cię zalecić, poskładać do kupy, żebyś stanął mocny, napełniony duchem, mocny. Jesteś związany dzisiaj w jakiekolwiek rzeczy? Jest jakieś związanie, jakieś demony cię męczą? To wolą Bożą nie jest, żeby cię trzymać w tym i no, Bóg się czegoś uczy cały czas i tak dalej. Nie. Wolą Bożą. Skąd wiem, że to jest wola Boża? No bo Słowo Boże tak mówi. Ogłaszać w Duchu Świętym wolność zniewoloną. Cokolwiek to może być. Cały zbory źródłowy charyzmat potrzebują uwolnienia od demonów. A więc to jest ten sam fagal. Cokolwiek cieka, dręczy, męczy, nie jest wolą Bożą. I zauważcie, Bóg nie zostawia zniewolonych. 61.1. Nie zostawia zniewolonych. Dobra, przyprowadźmy ich do kościoła, niech będą zniewoleni. Przyjdą w niedzielę, znowu są zniewoleni. Przychodzą po 10 latach, dalej zniewoleni. Przychodzą po 15 latach, dalej zniewoleni. Jest napisane wolność. Drugi wers, następny werset, który jest powiązany z tym wcześniejszym, aby ogłaszać wolność tym, którzy są zniewoleni, tym, którzy są dosłownie jeńcami. Jeńcami czego? Musi powiedzieć, że jeńcami ciała, jeńcami tego. Nie, nie, nie. Jeńcami demonicznymi zawsze to jest. Jeśli coś cię męczy i zniewala, to są zawsze demony za tym. Nie oszukuj się. Trzeba się obudzić. Aby otworzyć, uwaga, więzienie dla tych, którzy są związani. Więzienia. Ludzie żyją w więzieniach. I tutaj nie jest mowa. Oczywiście, jak ktoś siedzi w więzieniu fizycznie, to jak ma wiarę, to Bóg go też wyprowadzi. Ale tutaj, tu główna miara jest tego, że są więzienia duchowe. Ludzie są w więzieniach duchowych. Skąd te więzienia duchowe powstały? To jest ten proces demonizacji. To są te warownie. Diabeł nie tylko chce dostać się do wewnętrznego ciała. Diabeł chce utworzyć warownię, a warownia składa się z różnych rzeczy. Z warownia składa się, w poprzednim kazaniu głosiłem, są różne rzeczy. Diabeł chce ludzi w opresji trzymać. Diabeł chce ludzi obciążonych trzymać. Diabeł chce ludzi to, tamto i siamto. Ale tu jest napisane. Czas jest otwarcia więzień w zborach. Czas jest otwarcia więzień dla tych, którzy są związani. Ale to nie przyjdzie bez mocy ducha. A musi być poznanie i musi być wgląd. Musi mieć wiedzę duchową, bo inaczej to nie działa. Aby ogłosić rok akceptacji Pana, ale również dzień pomsty naszego Boga. O tym my mówimy
dzień akceptacji, że Bóg przychodzi, wiecie, okazuje łaskę i tak dalej, ale również to się tyczy nad demonami, rok i dzień. Dosłownie to jest dzień, bo rok łaski, akceptacji, taki, którym Bóg przychodzi, robi te rzeczy. Ale i dzień pomsty. My czasami słyszymy, chrześcijanie, wiecie, pacyfiści dali nie nad diabłem. O, chrześcijanie są pacyfistami, nie nad głupotą. O, chrześcijanie są pacyfistami, ale nie wobec zła, które się dzieje. Nie, nie, nie. Bo tu jest ten czas, żeby się rozprawić z diabłem, a z diabłem się nie rozprawić delikatnie. Aby pocieszyć tych, którzy opakują, wyrzucić z nich te opakujące demony. I teraz zobaczcie, jaka jest rola Ducha Świętego, że Duch Święty zawsze prowadzi do wyniesienia, aby dać tym, którzy opłakują w Syjonie, dać im piękno zamiast popiołów, olejek radości zamiast ubolewania, szata chwały zamiast ducha obciążenia. Duch obciążenia jest, kto siedzi obciążony, ma ducha obciążenia, którego muszą wywalić, aby mogli być nazwani drzewami sprawiedliwości i zasadzeniem Pana, aby on mógł być wywyższony i zabudują jakieś tam, wiecie, stare pobojowiska, podnoszą te rzeczy, które były od dawna, wiecie, gdzieś zaniedbane, opuszczone, naprawią zniszczone miasta. I uwaga, te zniszczenia, które czasami od wielu pokoleń są, grzechy pokoleniowe tutaj są. Zobaczcie, cały ten werset i praca Ducha Świętego polega na wyniesieniu człowieka. My w Kościele słyszymy cały czas, że wiecie, dobrze jest, jak człowiek przez coś przechodzi, dobrze jest, jak cały czas z opresji chodzi, dobrze jest, jak cały czas człowiek nie, musi się o pieniądze modlić i tak dalej. Tutaj jest praca Ducha Świętego zupełnie inna. W wielu zborach Duch Święty niby działa, ale nie widzimy demonów, jak wychodzą. W wielu zborach Duch Święty działa, ale nie ma poznania słowa. W wielu zborach nie ogłaszamy wolności dla więźniów. Nie widzimy, bo czasami nie widzimy, że ludzie są związani. A więc potrzebujemy otwarcia oczu. Niech Duch Boży spocznie na nas, wstąpi potężnie, abyśmy mogli zobaczyć rzeczy, olejek radości, szata chwały. I co? Żeby mogli być nazwani drzewami sprawiedliwości, zasadzeniem Pana, by mógł być uwielbiony. Wiecie, jak długo Kościół jest związany, jak długo Kościół nie chodzi w mocy, jak długo Kościół jest ciemny, jak długo Kościół cały czas cierpi, jest atakowany, nie ma pieniędzy i tak dalej, to całe to, jak może Bóg być wywyższony przez to? To całe werset tego sugeruje. Pamiętacie, kiedy Duch Święty przychodzi mojego życia, to nie, żeby mnie trzymać w czymś. Nie jest wolą Bożą, żebyś w chorobie siedział. Nie jest wolą Bożą, żebyś w biedzie siedział. Mało tego, bo chcecie pobłogosławić, finansowe błogosławieństwo idzie w parze z duchowym. I amen. I amen. I ten werset tutaj, 61:4, mówi o tym, że o ludziach, którzy z różnych przyczyn, jak te pokolenia poprzednie patrzymy, to gdzie nie służyli Bogu, a nawet jak niektórzy gdzieś tam może służyli, to nie mieli poznania duchowego i w dalszym ciągu te grzechy generacyjne, to co diabeł robi w poprzednich rzeczach, ciąży nad ludźmi. Ale Bóg chce się tym rozprawić. Bóg chce dać wiedzę do Kościoła. Bóg jest znudzony i znużony, że Kościół jest wiecznie słaby, że Kościół wiecznie domagający, że wiecznie Kościół coś potrzeba. Potrzeba, żeby przyszła moc Boża, żeby Bóg każdemu z nas pokazał. Potrzeba każdy z Kościół robić walkę o uwolnienie. Potrzebujemy nauczać o prosperity. Potrzebujemy nauczać i modlić się do Boga, że wszystko mogę w tym macie w Jezusie Chrystusie. To jest to, co jest potrzebne. To jest to, co potrzebne. Nie potrzebujemy, wiecie, piór w Kościele. Nie potrzebujemy w Kościele, wiecie, drgawek na podłogach. Nie potrzebujemy w Kościele tych różnych, wiecie, ekumenistów, którzy przychodzą demony tylko więcej przynieść. Potrzebujemy prawdziwego poruszenia ducha. Potrzebujemy tego poruszenia, które tu jest napisane. Wszystkie inne skąd pochodzą? Odpowiedzmy sobie na to. Niech Duch Święty da nam, każdemu przez duchu, dary ducha, mówienia języka.